Witam! Przedstawiam najnowszą generację hamulców Shimano Deore serii 6100. Jest to moim zdaniem najlepszy zestaw w okolicy 500 zł, jaki można obecnie znaleźć. Te deorki są oczywiście w pełni kompatybilne z innymi 12-rzędowymi grupami Shimano, czyli XTR-em, XTEC-iem i SLX-em. Dlatego możesz łączyć je ze sobą jak chcesz. Ich konstrukcja nie odbiega dużo od droższych braci i podobnie do innych produktów Shimano, tutaj główną różnicą są materiały użyte do ich budowy. W pudełku znajdziesz gumową końcówkę klamki, kład do przewodu, oliwkę i tutaj uważaj, bo w klamce już jedna jest, śrubki montażowe, instrukcje obsługi, niepołączoną klamkę, i zacisk z zaślepionym przewodem. Natomiast nie wiem dlaczego, ale się domyślam, brakuje uchwytów do przewodów i bloczka. Różnice materiałowe takie jak stalowe tłoczki zamiast ceramicznych, które owszem mogą rdzewieć, ale za to nie pękają, ta sama regulacja, ale zamiast wygodnego pokrętła trzeba będzie użyć klucza ampulowego, dźwignia hamulca, która jest prostą wytłoczką, a nie jak w XTEC-u kutą częścią z dziurkami pod palce, ale z tym też da się żyć, tak samo jak z zawleczką zamiast śrubki. Ta oszczędność jednak irytuje mnie najbardziej i tak się zacząłem zastanawiać. Ile Shimano oszczędza na takim czymś? Złotówkę? Dwa? Osobiście dopłaciłbym nawet te 5 czy 10 zł za tą śrubkę i ten kawałek gwintu. Niemniej dużą zaletą deorki jest na pewno szeroki wybór i łatwa dostępność klocków. Do tych zacisków pasują nawet najdroższe wersje z radiatorami. Tak jak reszta hamulców Shimano, deorka do działania wykorzystuje olej mineralny, dzięki czemu łatwo ją odpowietrzyć i nie trzeba się męczyć jak z dotem. A jeśli będziesz chciał spróbować czegoś innego, to bez problemu połączysz ją z zaciskiem Magury, tworząc znane Shigury. Oczywiście nowe części zamienne znajdziesz praktycznie wszędzie, więc cieknąca czy połamana klamka lub urwany przewód nie wykończy Twojego budżetu ani nie uziemi Cię na długo. Nie powinno być też problemu w razie uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych. Dodatkowo, jeśli jesteś fanem ostrej jazdy i potrzebujesz bardzo mocnych hamulców, to tak jak w wyższych modelach, występuje też wersja czterotłoczkowa z końcówką w nazwie 20. Te wszystkie cechy sprawiają, że moim zdaniem w tej cenie deorki są wyborem nie do przebicia. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!